Jak mawia mój ulubiony poeta, leje się tequila, a my gramy w bilard, a ty weź się nie wychylaj. Siemander z Bawu Sztok Polska, z tej strony wasz łysy gringo. Ja kłaniam się średnio nisko, bo mnie coś w krzyż łupie, ale zapraszam was na kolejny 36. odcinek 50 sztosowych koktajli, sezon drugi. Dzisiejszy odcinek to oczywiście tequila. Tym razem w akompaniamencie składników deserowych, czyli, no właśnie, tu jest pytanie. Silk Stocking czy Silk Stockings? I teraz pora na trochę historii oraz wyjaśnień. Otóż receptura Silk Stocking została stworzona przez Rayana Chetia Wardane. I taką informację możecie znaleźć chociażby na DeFortz Guide. Znacie największy zbiór receptur koktajlowych, ale też artykułów i tak dalej, i tak dalej. Ale okazuje się, że koktajl o nazwie Silk Stockings funkcjonował już dawno, dawno temu. I tak na przykład w 1937 w książce Cafe Royal możemy znaleźć tę nazwę w spisie receptur wartych wspomnienia, ale jednak nieopublikowanych. Razem z tym znajdziemy informację, że jeżeli chcemy poznać chociażby tą recepturę, to możemy napisać do Stowarzyszenia Brytyjskich Barmanów z prośbą o pełną recepturę, za którą zapłacimy jedynie funciaka, a koszty pocztowe są bezpłatne. I oczywiście możemy się spierać, czy to jest tylko sama nazwa, czy to na pewno jest ten sam koktajl. I tutaj przychodzi nam z pomocą pan Mr. Boston, który oczywiście też swoje książki koktajlowe i zbiory koktajlowe publikował. I chociażby w 1988 roku w jego książce znajdziemy recepturę właśnie na Silk Stockings, która notabene prawie niczym nie różni się od Silk Stocking Rayana. Także kto to stworzył? Czy DeFortz trochę nagina? Czy może nie? Czy coś tam? To już jest inna dywagacja. Natomiast umówmy się, że ja zrobię tą klasyczną recepturę, czyli Silk Stockings. Do dzieła! Silk Stockings to koktajl wstrząsany, dlatego oczywiście potrzebujemy nasz shaker i wlewamy po kolei 50 ml tequili blanco, 20 ml likieru creme de cacao, 20 ml słodkiej 30% śmietanki i dosłownie kapeczkę, bo 5 ml grenadyny, ale możecie też użyć na przykład syropu jeżynowego. Ja mam syrop malinowy. Pozostaje nam shaker uzupełnić lodem i naturalnie wstrząsnąć. Naszą gotową mieszankę przelejemy sobie do szklaneczki koktajlowej. Oczywiście za pomocą podwójnego cedzenia. A jako dekorację posłuży nam kwiatuszek. Właściwie już lekko zmaltretowany, bo wysuszone płatki róż. O, ale romantiko. I proszę bardzo, Silk Stockings ode mnie, specjalnie dla was. A jak smakuje? Pyszny, kwiatowy aromat. Muszę przyznać, że to jest jeden z lepszych deserowych koktajli, jakie w życiu piłem. Prosta receptura, a jakże pyszniutka, która i cały czas powoduje, że tequila jest wyczuwalna, ale nasze kakałko i ta malinka cały czas się przebijają. Świetne, bardzo fajne i zbalansowane połączenie. Ja bardzo dziękuję za Waszą uwagę. Pamiętajcie, żeby oglądać więcej filmików tutaj. Subskrybować Łysą Głowę. I oczywiście, jeżeli macie ochotę na więcej koktajlowej inspiracji, to moja książka Koktajle alkoholowe, nie tylko Aperol, nadal jest we sprzedaży, a link znajdziecie w opisie. Ja mówię do zobaczenia i do następnego mieszania.